Francji przyjechaliśmy na zakupy do marketu Lider. Nie znam tego marketu, szczerze wam powiem, ale teściowa mówi, że nawet cenowo jest bardzo fajny. Daj rękę, a robimy dzisiaj większe zakupy, dlatego dla was nagrywam. Fajne są tu takie, taka jak woda, para nie jest, taka spryskiwacze po prostu na warzywa. Oni cały czas są takie mokre. Dobra, idziemy zobaczyć, co jest dalej. Interesował was cukier i olej. Olej? Jest. Nie. Weszliśmy sobie tutaj. I to nie, tak? Nie. O. Tutaj są popularne bebe ciasteczka, takie biszkopciki, które się daje do mleka. Zamiast chyba kaszki, tak mi się wydaje bardziej, tylko nie wiem, które wziąć. To są w pakietach, może lepiej te w pakietach weźmy. Chciałam mała, ja mała nie chcę pić mleka ostatnim czasem, więc stwierdziłam, że może taka propozycja będzie lepsza. Dobra, są, wiecie, chusteczki, nie chusteczki takie. Boże, strasznie normalnie się tutaj jeździ, wszędzie dziury w tych kafelkach. Sobie zobaczcie na cenę. Tutaj jest, są papiery różnego rodzaju, kuchenne i toaletowe. Tutaj są chyba, czekajcie, to są mniejsze pakiety, tak. To są kuchenne papiery. Tutaj już są normalne do toalety. Wam pokazuję w przybliżeniu trochę, żebyście mogli zobaczyć, bo ja wiem, że ja czasami za szybko przejadę i nie widzicie, ale ten... Tak wam pokazuję cenę, żebyście mogli zobaczyć. Źle mi się kieruje tym wózkiem, dlatego tak dziwnie. Zobaczcie, tu są te tabletki, popularne chyba w każdym kraju. 114,90. 142,90. A ja używam... A w domu tego i tu są za 134,90. Do zmywarki, do czyszczenia zmywarek. To są zapachy do zmywarek. Zobaczcie cenowo. Tu macie do toalet jakieś kostki. Domestos popularny w Turcji. Mydła. Mydło bym chciała sobie wziąć właśnie jakieś fajne. Mhm. Które to zawsze braliśmy, bo już nie pamiętam. Chyba te. O! Weźmiemy za 4 takie kostki. 29,99. Poczekaj, czy nie będziesz jadła? Mydła różnego rodzaju. Teraz pójdźmy tutaj na... O! Może tutaj chusteczki. Ha? Chusteczki. Weźmiemy też popularną marka Sleepy. Mam w domu, ale wezmę sobie na wypróbowanie. I Dalin wezmę jedną paczkę na wypróbowanie. Kosmetyki dobre są z Dalin. Pampersy 139,90. Paczki. Zgubiliśmy chyba wszystkich, co, Rifuś? Gdzie to w butelkach są sprzedawane, takich wielkich acze, też popularne bardzo. Domestosy różnego rodzaju i do wszystkiego, uwierzcie mi. Oj. Proszki do prania Ariel. Nie robię foto. Czekajcie. Zobaczymy, gdzie reszta familii jeszcze są na tym, czy już nie. Ceny oleju was bardzo interesowały. Olej jest dostępny, jak widzicie. I patrzcie sobie na ceny, jakie są.
różnego rodzaju. 4,5 litra, zależy od sklepu, no widzicie, i małe, i duże, i takie, i takie, i tu takie. O, pokazuję wam, żebyście widzieli. Zaraz poszukam, bo nie mogę znaleźć mojej rodziny. Znajdę ich, zobaczę, gdzie jest cukier. Dragon fruit. Znalazłam ich, chociaż szukałam dwa razy w tym samym miejscu, nie wiem, gdzie oni byli. Idę zobaczyć, co jest tutaj u góry. Może coś będzie fajnego. Pierdółki takie, widzicie. Ciastolina jakaś. Jak trochę w sklepie za komuny. Chociaż nie widziałam nigdy takiego, no wydaje mi się, że to tak trochę jak w sklepie za komuny. O. Zobaczcie, co jest ciekawego. Nic sobie przykuło moje oko. Kapci pełno, jak zwykle. Gumki do włosów. Ach, to są fajne. Masza. Moja sąsiadka chciała spodnie, żebym je kupiła, ale to chyba nie tutaj. Zabawki różnego rodzaju. Dużo pierdółek. Takie i wszystko i nic, o. Autka, lalki. Dobrze, że nie weszłam tutaj z Elif. Ale wszystko chciała zaraz. Talerze. Takie zwykłe klasy. Nic specjalnego. Nie widzicie. No to by mi się nawet przydało, ale co widziałam koło nas w sklepie. To bardzo ładne. Wiecie, ja nie też nie... Nie przypada mieć tylu... Ale zobaczcie, 12 tych jest, czyli 6 szklaneczek, 6 talerzyków, 180 lira praktycznie. Bardzo dużo, kiedyś to można było za 60 lira kupić. Ja też nie przypadam, żeby tak nie wiadomo jak wystawnie robić. Jak to lubią turczynki różnego rodzaju, jakieś tam... No, cuda muda. Ale ten... W sumie, bo dziś miałam takie, ale nie wiem, ale kupię selektyczne, w sumie nie biorę. Też mojej babci mogłabym wziąć tygielek taki. Moja babcia lubi parzyć kawkę. Może ten mniejszy dla babci, chociaż nie. Może ten większy wezmę. Czajniki, proszę bardzo. Różnego rodzaju czajniki. Ceny 179,99, 149,99. Także takiego rodzaju, od koloru do wyboru. Ja mam coś takiego w domu, 199,99. O, taki to by mi się też przydał w sumie. Ale ja się nie znam jakościowo, czy to on jest akurat taki fajny, czy nie. Po prostu zobaczę sobie na bazarze. Te są bardzo ładne. Kiedyś miałam takie, oddałam siostrze, czy babci, już nie pamiętam. Te szklaneczki są ładne. Przepiękne. Te są też bardzo ładne. Czekajcie, zaraz. Te są ładne. A cena 299,99. Spoko. Możecie robić o takie sobie tutaj zestawy. Dzisiaj będzie vlog ze sklepu. Dobra, idziemy dalej. Co wam mogę jeszcze tutaj pokazać? Wszyscy się na mnie patrzą, ja gadam po polsku, no ale trudno. Jestem w końcu vlogerką, muszę się do tego przyzwyczaić. Muszę sobie kupić też takie garnki. Ale to moja teściowa wie, gdzie najlepiej je kupić. Żeby nie były drogie i dobre jakościowo, ale piękne talerze, zobaczcie. Piękne talerze. To są różnego. Chociaż mi się wydaje, że moja teściowa też tutaj kupuje dużo rzeczy. No nie wiem. Zobaczymy. Taka patelenka by mi się też przydała. Ale te kolory to takie nie za bardzo do mnie przemawiają. Nie. Garnki duże. No ale się tutaj zgubię. Tutaj są różnego rodzaju do pieczenia ciast. Tutaj, o, te fajne toalety. Bardzo fajne. A co jeszcze? Tygielek mam. Krzesełek, pojemników, wszystkiego pełno. Naprawdę multum w Turcji wszystkiego jest też. Tego nie ma do zarzucenia.
Lampa jest bardzo fajna. I tutaj teraz też jest pełno czajników, szklaneczek, różnego rodzaju. O, właśnie ktoś przychodzi, właśnie, nie wiem, czekoladki wsadzić czy coś. 30 lira, nic. Bardzo fajne to na przykład. O, nie wiem, czy sobie nie wezmę dwóch takich na orzeszki czy coś. Tutaj są fajne, zobaczcie, jakie piękne. Już nie wiem teraz w końcu, jakie mam sobie wziąć. Może takie? Ile tutaj kosztują? Nie ma ceny. O, tu powinna być cena, wydaje mi się, pod tym. Ale to jest inne, 14,99. Może jakieś bym sobie wzięła w sumie, nie wiem, no zobaczę. Szklaneczek wszystkiego też jest tutaj naprawdę multum. Piękne. To są bardzo ładne. Zobaczcie, nasze wózki, jeden tu, drugi tu. Kobiety szaleją, a Hakan się trzyma za kieszeń. Nie, żartuję. Musimy zrobić większe zakupy, bo po prostu... Dobrze, weź sobie, bo po prostu już nic nie mamy. A w Tamil 179,99. A bo... Sujuk. Weźmiemy chłopakom szyneczki. Bardzo lubi. Mi się też, pomimo że nie ma zębów, bardzo lubi. Efendym! W regionach macie ocet do kiszonek tureckich, zobaczcie, nie kosztuje. To jest sól, 6,50. Makarony różnego rodzaju, 8,50 taki. A w ogóle trzeba wziąć do domu jakieś makarony. 8,90 taka paczka. Elifuś, czekaj, nie odchodź daleko. Teraz tak, chciałam jeszcze spytać mnie o cukier, zobaczcie. 23,99 taka paczka, 26,99 taka paczka. Tu już są większe, 47,99 taka paczka. Tu jest 2 kilo, 47,99 taka paczka. Na dole wielkie paki, nie wiem ile to ma kilo, już mam 3 kilo, 77,50. Nie ma problemu, cukru jest pełno. Trzeci wózek już bierzemy. I dopełniają, ale duże rzeczy biorą takie, wiecie, po kilo na kilo, jak jest dużo ilości soli, cukrów i tak dalej. Coś jeszcze miałam mówić, tutaj jeszcze oliwa z oliwy wam nie pokazywałam. Ja my ją też kupujemy w Holandii, w Niemczech. Zobaczcie, 150 lira taki baniak. 150, dobrze mówię? Nie, 1050. Wow. A ten mniejszy jest za 29,99. No. Resztę zakupów zobaczycie z bazaru, bo tam będziemy jechać, kupywać przyprawy i inne rzeczy, także oprowadzę was jeszcze po bazarze i powiem wam, jakie tam są ceny. Skończona jestem za takie trzy pełne wózki, pełne po brzegi, warzywa, owoce, chemia i tak dalej, zapłaciliśmy 3100 lira. Jeszcze nie wszystko dalej noszą. Dolu.